Try not to kill him too quickly. Run to your master! And give him this message! I come for him! Hej, cześć, siemano wam wszystkim z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy. Boże, prawie w DMC za dużo ten co ostatnio grałem. Zagrajmy w Śródziemie Cień Wojny, nie Mordoru, wojny. Dlaczego nie było tak dawno odcinka? Otóż, no widać to poniekąd po levelu postaci, gdyż mam aktualnie level 68 oraz podbite wszystkie fortece, jakie w Mordorze były. Nawet nabiłem sobie jeszcze ponad tak naprawdę umiejętności, co mnie osobiście trochę ciekawi, bo mam 9 punktów umiejętności. Raz, dwa, trzy, cztery umiejętności jeszcze są zablokowane, ale exp dalej się nabija. Czyli to oznacza, że jeszcze czegoś tu nie mam i coś fabularnie pewnie zostanie jeszcze odblokowane. Niestety nie mogę stwierdzić z pewnością, co to będzie i kiedy się odblokuje, ale zobaczymy. Wystarczy po prostu odpowiednią fabułę mocno popchnąć do przodu. Nie tutaj. Armia. Tutaj wam nawet pokażę. A czekaj, to nie tu, tylko... O, właśnie. Proszę bardzo. Praktycznie wszystkie fortece mam podbite. Co jest zabawne, ta forteca jest totalnie opcjonalna. Tego w ogóle nie trzeba było przechodzić. Są zadania dostępne? Kurde, nie ten bunker. Tu. Czekaj, co tu mam dostępne? Tutaj wieża w Minas Morgul i w Kirith Ungol, gdzie jesteśmy. W Seregost, w Nurnem. Oj, to jest z bruzem coś. Tu przydałoby się to popchnąć. Misje oblężnicze. Niby 63%, 2, 4, 5, to... A, bo jeszcze Minas Morgul pewnie mogę podbić. Choć jestem trochę ciekaw jak. Czekaj. To... Aha, te doły tam pewnie pokazuje. No i ewentualnie jeszcze te cienie przyszłości. Dobra. To jest nieważne akurat. Bez zbędnego przedłużania. Jak za chwilę ogarniemy sobie finalne wspomnienie Szeloby, a potem pójdziemy sobie zrobić zadanie od Eltariel, które mam nadzieję, że będzie akurat tym, które da mi ten, bo coś tam sprawdzałem i widziałem na poradniku, że za którąś misję dostaje się te dominacje po mrocznym ciosie, więc troszeczkę liczę, że to będzie ta misja, bo coś tam było właśnie w tej miejscówce. A, i aktualnie nie używam serii mrocznych ciosów, tylko używam tego przyciągnięcia, bo to jest zajebiste. Mogę to po prostu... mogę użyć ciosu normalnie, albo mogę przyciągnąć go do siebie i go ogłuszyć, albo coś. Walka z jeśli chodzi o kapitanów, to jest genialne. Bo mogę to po prostu, jeśli jest oczywiście nie jest tym, nie jest Orokai, tylko jest takim zwykłym ziomkiem, to mogę go ściągnąć z bestii, albo wyciągnąć z grupki i po prostu walczyć z nim solo. Znaczy tylko odpowiednio dobrze gościa złapać. The closer we get, the closer we come to facing their master. Prawda. Dobra, ale zanim zajmiemy się wybrańcami, nici przeznaczenia. Ostatnie wspomnienie. Naked to the sun. But it is not to be my fate. Like my mother before me, I devour the light. We must stand against them. Destroy them. They will only keep coming. Sacrifices must be made. You would abandon me.
Sacrifices must be made. Rozumiem, Saron teraz zdradził, tak? Okej, obudził się w niej pajączek. Co to jest za miejscówka? Poza tym, że gdzieś pewnie obok wejścia do Baradur. Okej, dowiedziałem się z tego jedno wielkie nic. Co tu się od Janie pawliło? Odblokowano ulepszenie, tak. Aha, i to tyle. Okej, super, czyli dowiedziałem się nic, tak naprawdę. Dobra, ale przeczytajmy w takim razie wszystkie te... Czekaj, nie, to nie był garnizon. Kompendium. I zobaczmy. Wolność, to jest to ostatnie. Chyba co? Jasny szlak, myślałem, że będzie poukładane jakoś. Dobra, to musimy się kadrami... Będę się musiał kadrami, kurde, sugerować. Ale dobra, to będzie chyba pierwsze. Światek potęgi. Pozwalałam, by nazywał mnie swoim zwierzątkiem. Chwalił mój głód, choć zwał go pasją. Byliśmy niczym jedność. Teraz żyję w mroku na obrzeżach jego imperium. Badam nici przeznaczenia jako cicha obserwatorka jego rosnącej mocy, jego wiecznej władzy. Czas, abym ruszyła w stronę światła. Uciekłam z ruin i zadomowiłam się w jaskiniach. Byłam tu... Czekaj. A nie, czekaj, nie, tu jest po kolei, dobra. Dobra, kroczyłam po kamieniach Gorgorów i po polach Nurnen. Po drodze porzuciłam fragmenty samej siebie. Już ich nie potrzebowałam, inne zaś zgubiłam. Tak właśnie się zmieniłam. Nie sposób stać się jakimś innym, nie porzucając części własnego jestestwa. Dobra, i tu teraz to. Uciekłam z ruin i zadomowiłam się w jaskiniach. Byłam tu, zanim położono kamień węgielny Baradur. I przetrwam upadek tej fortecy. Przybyłam cieszyć się ciemnością. Moje potomstwo się rozrosło, dzięki czemu sięgam nawet poza mroczną puszczę. Młode przynoszą mi podarunki, tak jak czynili inni. Tym sposobem pozostanę szelobą, ostatniego ze swojego gatunku. Wybrałam postać pająka, ponieważ chciałam kroczyć po niciach przeznaczenia, tkać z nich sieć. Władca ciemności wybrał coś innego. Wybrał skorupę zimnej, ciemnej stali. Stał się maszyną. Pustym człowiekiem. Prędzej pustym majarem. Chociaż dobra, może szeloba nie wie, kim tak naprawdę jest Sauron. Piękna postać. Zapytałam go wprost, co widzi, gdy na mnie patrzy. Potwora? Kusicielkę? Nie odpowiedział. Spójrz głębiej, powiedziałam. Nie jestem bowiem tym, co widzisz. W tym byliśmy z Sauronem podobni. Chcę sama nić. Chcę zaczerpnąć mojej mądrości, a znajdują się... Chcą zaczerpnąć mojej mądrości, a znajdują śmierć. Pytają o swój los, pytają dla siebie, dla swoich ukochanych. Zlitowałam się nad tymi, których pożarłam i przeklęłam tych, którzy otrzymali widzenie. Nici przeznaczenia doprowadzają ludzi do szaleństwa. Chcą przejść każde ich rozgałęzienie, żeby odnaleźć to, czego szukają, aż w końcu odkrywają, że nie ma ucieczki. Przez wiele lat żyłam w świetle, w promieniach słońca, ale to nie jest moje przeznaczenie. Pożeram światło jak niegdyś moja matka, ono karmi nienasycony głód. Jednak ja przybyłam z ciemności i do ciemności zawsze wracać będę. Jaskinie będą moim domem.
Nie wiem, czy przyszłość jest spisana, czy nie. Mój umysł podróżował ścieżkami, które były jak wspomnienia. I podobnie do wspomnień układały się tak, jak chciał mój umysł. Były moimi lękami, czy nadzieją. Trzeba spojrzeć chłodnym okiem, żeby rozpoznać przyszłość taką, jaka jest naprawdę. Wiesz, jak wyglądają nici pajęczyny pokryte rosą? Takie są nici przeznaczenia. Wszystkie możliwości wiszą w równowadze, ale gdy tylko wyjdzie, słońce wzejdzie i wiatr zawieje, rosa opada i odkrywa prawdę. Przepraszam, historię. Władca ciemności, czy świetlisty władca? Śródziemie nie będzie miało żadnego. Będę trzęsła nićmi, aż wszyscy spadną. Gardził chciwością ludzi, przewidywalnością krasnoludów, ale najbardziej nienawidził elfów, pragnących zachować świat w niezmienionym stanie. Powiedział mi, że Śródziemie się zmieni, nagnie się do jego woli, nie będzie trwał w bezruchu i nie powróci do korzeni, do wizji swoich stwórców. Stanie się czymś nowym. Jeśli chcesz rządzić, musisz zniszczyć wszystko, co było przed tobą. Musisz pozbyć się nawet wspomnień. Nie myśl o tym, co zostanie utracone. Myśl wyłącznie o tym, co będzie. Oto opowieść, którą snuje dla siebie władca ciemności. Oto opowieść, która położy kres Śródziemiu. Kiedyś rozmawiałam z nim o pięknie Nurnen, wspaniałości jego wzgórz i lasów. Chyba go to mierziło. Sauron widział świat pełen chaosu i niedoskonałości, które on naprawi. Jego pierścienie były doskonałe. Świat nie. Starożytni bogowie nas porzucili, a świat ogarnął nieład. Sauron uważał, że jego misją jest zaprowadzenie porządku. Jeden władca ciemności naprawiający błędy innego. Przyszłość jest ich pełna. Każdy zdecydowany ratować ziemię przed nią samą, wyplenić chaos, panować nad wszystkimi. We władzy jest piękno, nawet w przemocy, jednak nie ma go w tyranii, w rządach jednostki. Dlatego też trzeba go powstrzymać. Widziałam bitwę na wieży. Widziałam, jak władca ciemności został pokonany, a świetlisty władca zajął jego miejsce. Ale świat się nie zmienił. Powtórzę, świat się nie zmienił. Zrozumiał, że potęgi nie dawały armii, lecz gotować do ofiar, do czekania. Tej właśnie prawdy mnie nauczył. Czekałam więc, a gdy nadejdzie ten dzień, złożę swoją ofiarę. Sauron ceni ponad wszystko mądrość, tak jak elfy, ale dla niego mądrość jest zimna i surowa, a wolność niepotrzebna. Sądzi, że Śródziemie chce doskonałości płynącej z ładu. Wierzy, że osiągnie to, czego nie dokonali jego poprzednicy. Okej, dość ciekawe, nie powiem. Tutaj, czy tutaj coś zaszło nowego, to muszę sprawdzić, ale jak tak patrzę, to nie bardzo. Dobra. No, ciekawe, ale że oni tego nie skomentowali w ogóle? Nawet Celebrimbor, który zawsze po takim wspomnieniu miał coś do powiedzenia. A teraz siedzi cicho. Co jest trochę dziwne. Co jest? Co tak wybuchło przed chwilą? Dobra, nieważne. W górę. Stoi tam ktoś? Nie bardzo. Troszkę szkoda. Dobra, do góry. Do góry. I do questa. Rytuał. Eltariel odkrywa, gdzie na zgule odprawiają swój rytuał. Przeszkodź im, żeby nie mogły stworzyć więcej wybrańców. Let's go. So that's how the Chosen are created. I thought it'd be more festive. The Nazgul is entirely focused on the ritual. This is the perfect time to strike. Archers cover the approach.
It would be wise to eliminate them quietly. Oj, chyba jednak to nie jest ten quest. Szkoda. Troszkę na niego liczyłem. No i nie sprawdzi tego, no co za gnój. No powiem, nie potrzebuję robić po cichu tych kuszników, ale jak mogę, w sensie, no tak, no nie muszę ich dominować, ale jak mogę, no to czemu nie? Wow, no to mi się totalnie nie udało. Czyjo. Dawaj. I'll stick to killing them. I don't think the glutton is real at all. I think some of you scared of us. Have you heard he's supposed to be as big as a No dobra, z tymi sobie już mogę poradzić w taki sposób. A co to było? Welcome, Talia. Come to join these three in service to the Witch King. For that is your destiny. You must know this. We will never stop. Not with the Chosen, and not with you. The power of the Witch King cannot be resisted. It overwhelms and dominates us all. It strengthens and devours us. Tars. Serio? Not much. Sauron wishes to see this Tark bleed now. Urbanu. Nie, no to jest śmiertelnie wrażliwy na cios ukrycia. To jest jakaś kpina już. Ej, nie to miałeś zrobić. No, o! Właśnie, bo ten jest złamany. You fight for the bright lord! I swear my allegiance. Dobra, walcz. I'll fight with you. Ready for pain. You fell for it. No przecież... Nie wiarę. Fajny jest ten unik, zwłaszcza na takich grubciu. Zaraz wskaczę mu na plec. Ej, nie to! No, ej, nie widziałem go w ogóle! No, dawaj! Kurde, muszę się rozścieczyć. No nie, dawaj mi go. Submit to me. You will serve. I am yours, bright lord. I stand with no. You, bright lord. I bring you eternal. Ja kolejny raz wścieczony. Before us.
Dzwon! Gwizdek. Very well, master. Well fought. But this was not the last ritual, and it will not be the last fight. Oczywiście. Rozumiem, że jakiś klejn on wypadnie. Will be far reaching. We've seized the initiative. Now they are forced onto the defensive. Back an enemy into a corner, eh? Usually when they become the most dangerous. No w sumie. Nawet że Talion dobrze prawi. Dobra, i tutaj nie ma nic. W sensie nic od Eltariel. Tutaj mam jakieś? Nie mam. Tu jest Balrog. Tutaj tu jest Bruce. Tutaj jakieś pomniejsze questy. Dobra, ale wiecie co? Ja bym się udał teraz do Minas Morgul, bo dawno nas tu nie było. A who knows? Może jakiś fajny questik uda się jeszcze wykonać. Właśnie z Eltariel. Wieża Czarnoksięstwa. I proszę, jeszcze jest to quest fabularny z tego co widzę. The Witch King secures his citadel with a veil of shadow. Did you hear that? Serio, tyle masz do powiedzenia, Celebrimborze? Coś tak oczywistego. Jestem zawiedziony, naprawdę. Dobra. Bynajmniej udało się. Look what you did to me. There'll be no mercy this time. Hush, Grish. Co jest? Co? Ale skąd on się tu wziął? Z tego co kojarzę, to ja go ten. Dobra, czekaj. Przyzwanie. Oj! Kurde, czego ja tu mam saperów? Dość ciekawe. Dobra, czekaj. Moment, muszę to zmienić. Czy to jest tu? Serio, to jest żelazna straż? Czy teraz mi się coś pomyliło? Dobra, niech będzie to. Przecież nie będzie przyboczny i mam ten tutaj? Tak, tutaj. Przytrzymy, aby rozwścieczyć. No to by się teraz idealnie przydało. A, czekaj, jeszcze byłbym zapomniał. Bo jak fajny jest ten unik, to jednak wolę ten normalny. Czekaj, gdzie to będzie? Chyba tutaj? Tak. Dobra. Aj, o Jezus, nie wiem, to są jego typiarze! Ja się jak głupi zastanawiam, co oni tu robią. To są jego typy. Dzięki, stary. Nie to się powinno wydarzyć. Panowie, wy jesteście moi. Okej,
ty się nigdzie nie wybierasz. Abandon your master and serve me. I live to serve, to serve. Dokładnie. Dobra, wydaj rozkaz. No tutaj same Nazgule są, tutaj nie ma co, tutaj nawet nie ma co się, ten, dobra, idź zabij sobie tego. Tutaj się nawet nie ma co tak naprawdę za bardzo wgryzać w tę całą otoczkę fabularną, bo ja tu mogę co najwyżej tylko i wyłącznie tych wszystkich orków zdominować, ale nic więcej. Ładnie. Dobra, sobie taka propos tych klejnotów. Może zobaczę, jakie już mam. Praw. No, trochę się ich nazbierało. No i milutko. Dobra. Nie. A ten tu skąd? Dobra, szybkie zyskanie zdrowia. Biegł się. Totalnie w ogóle zlewając tych typów. Wiekiem do wyjścia. Super, jeszcze jakaś mucha mi łazi po klacie. Tego po prostu potrzebowałem. Cofaj, 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 cofaj. Wieża Czarnoksięstwa. Miasto opadło, a Palantir należy do Czarnoksiężnika. Zajmij się tym. No, chyba raczej nie teraz. Dark magics infest the very bones of this city. It is no longer Minas Ithil. It is now Minas Morgul. We tracked the Ringwraith here after we drove him from Shelob's cave. Came to lick his wounds. All we did was chase him off. Be on your guard. Your ability to track the Nazgul. Another gift from Galadriel. A gift. That is one way to put it. We are here for the Palantir. That is all that matters. And we will have to fight our way to it. The city is crawling with orcs. They need not be obstacles. We can turn them into valuable assets. Did you hear that? I to ciężko zaprzeczyć. A to jest jak komedia, jakby. Zobaczy mnie, od razu atak. Zobaczy Altariel. Stoi spokojnie, nikogo tu nie ma, nic się nie dzieje. Dobra. Nie tego. Tego. Robisz dla mnie. Ten quest mnie tak trochę... Znaczy ten quest, te wyzwanie poboczne mnie aż tak mnie nie jara. Ale jak już mogę, no to... Czemu nie? Myślę, że to jest nie dość prostszy. Niestety, żeby tą moc sobie naładować, najlepiej to trochę czasu minie. Ej, czemu walisz ciągle swojego? To mnie zabrzmiało najlepiej. No i super, i ty zdążył sobie umrzeć, no. A czy ja się gdzieś wybieram? To ty pędzisz jak oszalała do przodu. The Nine will stop at nothing to seize that ring. This ring is not their prize. It is their destruction. Dlaczego ona strzela? Ciężko mi stwierdzić, bo wygląda to jak strzała, ale poniekąd jakby trochę świetliste te sztylety.
kruków niewiele zostało do zdominowania, ale jeszcze... Dobra, nieważne. Jeden na mojej drodze, jest ich całkiem sporo. Uwierz mi, ja też wiem, dokąd idziesz. Zapewne do centrum. Do pałacu. Gdzieś by indziej mógł się znaleźć takowy Nazgul. Hej. No dobra, mam, za chwilę będę miał pełne. Tylko jeszcze dwóch muszę zdominować. Dobra, to pozwolę sobie zdjąć w taki sposób. No to jest ten, tego niestety nie mogę zdominować. W sensie... Nie mogę go... Że to jest naprawdę głupie, że nie mogę tego pochłonięcia używać, dopóki nie... nie użyję tego upgrade'u. The ring wraiths cannot be destroyed. They always come back. But you don't stop fighting. No. Not ever. To jest pytanie, jak zabić coś, co nie może umrzeć, co nie? I zła kombinacja. Dobra, Altary, idziemy. Dobrze, przyda mi się taka jakaś taka muzyczka. Dla klimatu. Tak po prostu idziemy, kolejno przejmuje orki, ale nic takiego się nie dzieje. To destroy the Nazgul forever. There must be a way. If there is, I have not yet found it. Stay by my side, Ranger, and I will show you what a ringwraith is. King has taken possession of this city. Now he will take possession of you. To me, Talion! The light of Eärendil defends us! Your orcs will not take this city. They will be entombed in it. He has robbed us of our followers. Aha, super! Po co mi było to przejmowanie w takim razie? Talion, the light of Galadriel will shield us. Your traitor orcs cannot challenge me. Musiałem być pewny, żeby to się skontrolować. I musiał mi oczywiście uciec. No, kto mnie trafił? Z czego? Wspomnienia tego całego króla? Chyba tak.
Kochani, to on! To on był tu. Tutaj na czarną bramę idzie. Bo to chyba jest czarna brama. Nie, to jest Baradur. Dostał pierścionek. Nie mam bladego pojęcia, gdzie to jest. W tym jego królestwie. What has been done to you? Kneel before your king. Stoić to jest jasnym urokiem od Sarumana na to Odenie. Were you granted vision? Yes. Then you understand. These were once great men, but they could not resist a ring of power. Sauron's rings were designed to subjugate their wearers. I realized that too late. But now I have crafted a ring that is perfect. This one is pure. Pure what, I wonder? Mnie trochę też zastanawia ta czystość, bo w sensie Celebrimbor powiedział tylko tyle, że pierścień został tak przez niego wykuty, żeby But there are other places in Mordor we can conquer. We need only build our army. Okej, czy tutaj powinien być chyba od razu po tej akcji z Szelobą powinienem tutaj przejść. Dobra. Suladan, generał zmienionej epoki. Czarnoksiężnik wziął całe miasto w swoje władanie, teraz idzie po ciebie. Suladan, niegdyś jeden z 9 ludzi śmierci podległych. Czyta jeden z Nazguli. Niegdyś był wielkim generałem z drugiej ery, którego imię w języku sindarińskim oznaczało człowiek ducha. Suladan dowodził wielką armią, która z powodzeniem oblegała fortecę Saurona, choć jego zwycięstwo okazało się pyrrusowe. Gdy Sauron niespodziewanie poddał się i zaoferował generałowi pierścień władzy, Suladan przyjął go i tym samym przypieczętował swój los. Sauron został zakuty w kajdany, ale szybko stał się jednym z najbardziej zaufanych doradców Suladana, którego władza urosła do wielkich rozmiarów. Przez tych kilka lat wpływ pierścienia i Saurona na Suladana sprawił, że generał stał się odizolowany i słaby. Ostatecznie Sauron przejął nad nim całkowitą kontrolę, a następnie uczynił go jednym z Nazguli. Jako Nazgul Suladan postanowił istotny element militarny w podbojów Saurona, wliczając w to ostatni sojusz elfów i ludzi, kiedy to Sauron poniósł klęskę z rąk Isildura. Duch Suladana, podobnie jak Saurona, został przepędzony. Zdołał jednak przetrwać, by lata później pojawić się na nowo w Dol Guldur, fortecy Saurona w Mrocznej Puszczy. Okej, no, czyli klasycznie. Sauron po prostu wziął i gościa zrobił w chuja. Czyli tak, dopóki pewnie fabuły nie sprogresuje wystarczająco, no to nie będę w stanie nawet tutaj wejść. Dopiero mówić o podbiciu tego miasta. Więc to se niestety jeszcze poczeka. Ale Mordor sam w sobie cały już mam przejęty. No to co, myślę, że kolejną misją zajmiemy się albo... coś nowego jeszcze. Czekaj, a ta plaga to jest co? O, Nazgule! Dobra. No to myślę, że będziemy kontynuowali ten wątek Nazguli.
A potem, jak starczy czasu, to jeszcze zajmiemy się... O, a, tu jest. To jeszcze zajmiemy się naszym kolegą... naszym kolegą... Balrogiem, ale to dopiero w kolejnym odcinku. W tym ode mnie to już będzie tyle. Także do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Middle-Earth Shadow of War. Cześć!